I pierwsza rzecz, ja może zacznę od takich technicznych rzeczy związanych z nauczaniem, bo ja na temat nauczania nie chcę mówić zbyt wiele, bo nie ma takiej potrzeby w ogóle. Nie ma takiej potrzeby, oprócz pewnych takich korygujących przestrzeni, bo my nie musimy się zastanawiać nad tym, skąd mamy mieć jakby formułę nauczań i tak dalej, bo my to wszystko mamy. I co natomiast jest mega, mega ważne w tym wszystkim, że bo duszpasterstwo, szeroko pojęte duszpasterstwo, no, zawiera w sobie nauczanie. Bo nie ma duszpasterstwa bez nauczania. No, tak jest. No, istnieje nauczanie bez duszpasterstwa. To jest druga strona, to tak jest. Natomiast ja chcę w ogóle mówić w kontekście duszpasterskim na temat nauczania też, bo my też taką formułę budujemy. My nie budujemy formuły takiej, że nauczyciel gdzieś powstaje i ten nauczyciel on nie jest w tej formule duszpasterskiej. No, bo to tak nie robimy tego. Ja wiem, że urzędy nauczycieli jakby kiedy się tworzą, no to ci nauczyciele też potem jakby usługują jedynie formy nauczycielskiej, ale to się każdy w tym już pięknie odnajduje sam. Tu nie trzeba wiele już mówić, nie? Ale ja chcę właśnie mówić o temacie nauczania w tej właśnie bryle duszpasterstwa. I co do nauczania, to co jest najważniejsze, to jest to, żebyśmy my nie nauczali ludzi zbędnych rzeczy. Nie trzeba ludzi uczyć zbędnych rzeczy. I bardzo jest dobrze nauczanie nasze, kierowane do ludzi, oprzeć na kilku takich przestrzeniach. I przede wszystkim to jest przestrzeń wiary, przestrzeń prawdy, przestrzeń miłości. I to jest jakby podstawa tego, czego my uczymy. Uczymy ludzi prawdy, uczymy ludzi wiary i uczymy ludzi miłości. I to jest absolutnie wystarczające. To na tym się buduje wszystko. Rozumiecie? Za tym idzie też bardzo praktyczna forma nauczania. My praktycznie musimy nauczać. Nauczamy praktycznie, nie nauczamy teoretycznie. Przekazujemy ludziom jedynie formą doktrynalnych. No i o tym nieraz już mówiliśmy, ale powtarzam to jakoś na początku, żebyśmy mogli sobie to ogarnąć. I też, co jest bardzo ważne, żeby jak uczymy ludzi, żeby to było w pewnej takiej bryle, że nie uczmy ludzi od czapy. Nie uczmy ludzi w ogóle, a skacząc z poziomu na poziom. Rozpoznawajmy poziomy, na których są ludzie też. Patrzmy, co jest potrzebne. To jest też, że rozumiecie, my mamy córkę w nauczaniu domowym i jest tak wielka różnica między tym, co się w ogóle uczy w szkole, a tym, jak to się później wykorzystuje w życiu. W ogóle ile się wykorzystuje w życiu rzeczy z tych, które się w szkole uczymy? No, rozumiecie? No, bardzo mało. No, mało. Zakres nauki jest tak wielki, tak szeroki, a poza tym, jak zaczęliśmy z Agatą jakby patrzeć na takie fundamentalne sprawy, na przykład podstawę programową, to się okazało, że w ogóle podstawa programowa mniej wymaga od ucznia, niż nauczają go w szkole. No w szkole go nauczają takich rzeczy, na litość boską, że to po prostu syn nasz, który nie znosił się uczyć w ogóle w szkole, on mówi, ile ja muszę teraz włożyć pracy, żeby zapomnieć o tych różnych rzeczach. I tak mówi, z taką pełną świadomością mówi, bo jego naładowano różną wiedzą go naładowano, której w ogóle on nie wie, co z nią zrobić z tą wiedzą. Rozumiecie? Nie ma jakby dotknięcia. Bo to, wiecie, w szkole się nie uczy według potrzeby, tylko się uczy według schematu. Jeszcze najgorsze, jak nauczyciel uczy według
według tego, co uważa, że uczeń powinien wiedzieć. Uczmy ludzi z objawienia. Uczmy ludzi, wiedząc, czego ludzie potrzebują. Rozumiecie? Naprawdę o wiele bardziej ludzie potrzebują dotykać praktycznych aspektów w ogóle Chrystusa, niż aspektów stricte teologicznych. A z drugiej strony patrzmy, w jakich okresach, co, gdzie, czego uczymy. Podawajmy też bryłowo rzeczy ludziom. Nie zostawiajmy ich z jakąś taką formą nauczania, jakąś. Rzucamy im jakiś temat, bo teraz człowiek jest rozedrgany emocjonalnie. To mnie często przychodzą ludzie rozedrgani emocjonalnie, lata. On pytanie mi zadaje, takie. A ja w ogóle nie odpowiadam mu na te pytania. Ja go nie pouczę. Jakiś czas temu do mnie tu przyjechał człowiek, żebym mu pomógł w temacie prowadzenia kościoła. Zaczął ze mną rozmawiać, żeby go... A ja do niego mówię, nic ci nie powiem o kościele. Dlaczego nic mi nie powiesz o kościele? Ja mówię, bo ty masz zupełnie inne potrzeby. Ja cię nie pouczę teraz, jak ty kościół masz prowadzić, bo kościół będzie taki, jak ty jesteś. Wiesz, że kościół jest taki, jak jest lider. Służba jest taka, jak jest lider. No. Wszystko jest takie, jak jest lider. To się, wiesz, z pustego to i Salomon nie naleje. Nic tam się nie naleje. No co on ma nalać? Więc jakby w ten sposób uczmy. Jakby prawda, wiara, miłość to jest coś, na czym naprawdę możemy oprzeć zasadniczo wszystkie formuły nasze. Trzeba też, żebyście wiedzieli, że nauczanie to nie jest przekaz wszystkiego, co my mamy w środku. To jest umiejętność tego, że się przekazuje pewne elementy. I to naprawdę wymaga objawienia, przyjmowania objawienia. Jest napisane, że mędrzec wyciąga ze skarbca coś. Wyciąga stare, nowe. On wyciąga. Utka z tego coś, rozumiecie? Nauczyciel, on musi utkać jakąś tkaninę, on musi jakąś potrawę zrobić, on musi ją dać, tą potrawę. On patrzy, czy jest ciepło na dworzu, czy jest zimno na dworzu, to są różne potrawy. Wiecie, o co chodzi? Jak jest zimno na dworzu, to trzeba do potrawy dodać więcej tłuszczu, więcej węglowodanów. Jak jest ciepło, to mniej. Rozumiesz? Bo to nie spożytkuje się tej energii. Jak na gorący dzień, wiesz, najesz się w ogóle, wiesz, węgry spuchniesz gdzieś tam, wiesz, a na zimę dobrze, idzie do ciężkiej pracy, zimę to tych węgli może zjeść więcej. I teraz nauczyciel jest jak kucharz, jak tkacz, jak jakbyś pewnego rodzaju sztukmistrz, który odczytuje potrzebę. Patrzy, co się w ogóle wydarza, patrzy, co się dzieje, jaka jest duchowa koniunkcja w tym wszystkim, tak? Mówi też zwięźle, jasno. Nie jest to wielkie, długie, ogromne, to nie jest przekaz wszystkiego. Często trzeba zrobić pewnego rodzaju zarys, ale też musimy się uczyć, żeby to były te zarysy, one muszą być takie jasno przyjmowane dla człowieka. Często nasze nauczania, one muszą cykliczne być, bo na przykład widzimy, że jest jakaś długa formuła, którą trzeba podać i trzeba ją rozkładać. Nie próbujmy od razu wszystkiego podać, całości. Nie trzeba. Nie trzeba. Niech sobie ludzie jedzą powoli. Okej? Bo to jest nieprawda, bo to jest takie lękowe, że jak wszystkiego nie przekażę od razu, to oni jacyś nie będą. Oni i tak nie będą jacyś. I tak. A po prostu ty się nagadasz, nie? A w ogóle daj im trochę, niech on zje. Niech on zje trochę dobrego jedzenia. Rozumiesz? Niech to popracuje to jedzenie w nim. Potem daj mu drugie trochę. I znowu daj mu trochę. Niech on przyjmuje małe posiłki. Ok? Uczmy się tego. Ja się przyglądam na różne takie formy nauczeń. Ja naprawdę zobaczyłem, gdzie w ogóle jest w tym wszystkim
w ogóle taki punkt, gdzie się zaczepić można. To chodzi o to, że ludzie muszą dostać coś, co jest im potrzebne na dany czas. My naprawdę nie żyjemy, przyjaciele, w epoce, że musimy opowiadać całą formułę Chrystusową w ogóle wszędzie. Bo ta formuła jest opowiadana, wiecie, to dzisiaj to nie jest to, co było 2000 lat temu, że gdzieś Paweł wchodził na teren jakiś, na tym terenie w ogóle nic nie wiedzieli. Nic. Dzisiaj nie ma takiego czegoś, że nic nie wiedzą, dzisiaj jest internet. Rozumiecie? To jest nieprawda, że dzisiaj tak jest, jak było za czasów Pawła. Absolutnie. Dzisiaj to w ogóle ludzie mają... To naprawdę trzeba wiedzieć, czego nauczać ludzi. Bo jak źle, bo nauczasz ludzi. Nie zrobisz pewnych zmian, zresztą zaraz będziemy mówili o duszpasterstwie, w związku z ich umysłami, to oni bardzo źle wykorzystają te nauczanie. Bardzo źle. Dostaniesz tym nauczaniem sam w łeb. Powiedzą ci, ty mnie tego nauczyłeś. I będziesz sobie pluł w brodę. Rozumiesz? To tak jak w ogóle dziecku dać do ręki karabin. Trzeba naprawdę wiedzieć, co komu dać. Ja nie będę o tym wiele mówił, bo to jest kwestia twojej relacji z Bogiem. Co kogo nauczać, jak, gdzie, w jakiej formule. Natomiast mówię, wiara, prawda, miłość, to jest taki grunt, na którym my mamy nauczać. W ogóle nie ma czegoś takiego, że teraz ja mam takie nauczanie, które wychodzi na przykład poza system prawdy i ja będę nauczał, bo ja mam takie doświadczenie. No, przestań. No. Jak ja mam doświadczenie inne niż prawda, to moje doświadczenie jest krzywe. Ja nieważne, jak ja bardzo przeżyłem coś. Nieważne, jak ja bardzo coś przeżyłem. Rozumiecie, o co chodzi? Nieważne, jak ja coś przeżyłem, a to jest nieprawdziwe, co przeżyłem. Można coś przeżyć, coś nieprawdziwego, wiecie o tym? Wiecie, najwięcej o takich rzeczach będę mówił, kiedy będziemy mówili o perspektywie proroczej, w ogóle, bo to ludzie przeżywają coś, to nieprawdziwą rzecz przeżywają. Kłamstwo to jest organiczna rzecz. To jest materiał. To jest normalnie materiał. To się przeżywa materiał. Tak jak się przeżywa światłość, przeżywa się też ciemność, nie? Przeżywa się. Ja mam czasami do czynienia z takimi różnymi ludźmi w Polsce, jak oni coś przeżywają. Rozumiesz? Ja mówię, kurczę, ten człowiek naprawdę to przeżywa, on naprawdę to przeżywa. To nie jest to, że on to przeżywa. Okay? Przeżywa szatana samego. Szatana samego organicznie przeżywa.